Witajcie kochani na kanale Serie Zdarzeń Podcast Kryminalny. Nie było mnie dość długo, ale nie zrezygnowałam z nagrywania. Przychodzę do Was z kolejnym materiałem. Ta sprawa jest według mnie niezwykle ciekawa, wielowątkowa i warta nagłośnienia. Zapraszam do odsłuchu. Karina Surmacz, nazywana przez bliskich Kalinką, miała 7 lat. Wychowywała się w trudnych warunkach. Wraz z mamą Anną, na którą mówili Andzia, oraz jej partnerem Piotrem, którym miał pseudonim Świr, mieszkała przy ulicy Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Dziewczynka przez bliskich postrzegana była jako dziecko spokojne, wręcz zahukane i wyszkolone przez matkę do niewynoszenia żadnych informacji z domu. Czyli to, co w domu, pozostaje w domu. Dlaczego tak było? O tym opowiem za chwilę. Chciałabym przedstawić Wam trochę to, jak wyglądało życie dziewczynki, opowiedzieć trochę o jej rodzinie i otoczeniu. Karina uczyła się dobrze, jak na warunki, w których przyszło jej dorastać. Była dziewczynką kolorową, lubiła rysować, bawić się, w sumie jak każde dziecko. Jej matka Anna to bardzo młoda kobieta, a jej mężem był Marcin. Małżeństwo nie mieszkało razem. Mężczyzna żył w piwnicy, został tam wyrzucony z mieszkania przez Andzię. Kobieta zaś związała się z Piotrem. Jego pseudonim Świr nie wziął się znikąd. Mężczyzna słynął z niekonwencjonalnych metod działania, jeżeli chodzi o załatwianie interesów czy egzekwowanie długów. Osoby z otoczenia Andzi są zgodne, że kobieta była, tutaj cytuję, zuch dziewczyna, gdy nie piła, bo po spożyciu alkoholu niestety jej zachowanie ulegało diametralnej zmianie. Ojciec dziewczynki, Marcin, był uzależniony od narkotyków, szczególnie od heroiny. Ten, kto interesuje się tematyką narkotyków, wie, że heroina to jeden z najbardziej uzależniających specyfików. Uzależnić można się już od pierwszego razu, a wyjść z nałogu jest niezwykle trudno. Samo uzależnienie jest powodowane tym, że doznania po przyjęciu substancji są bardzo przyjemne. Zaś gdy narkotyk przestaje działać, tak zwane zejście potrafi być bardzo bolesne. Lekarstwem na te dolegliwości dla wielu jest kolejna dawka heroiny. I tak to się niestety zaczyna. Człowiek wpada w błędne koło, powoli wyniszczając swój organizm. Wiadomo nie od dziś, że organizm potrafi przyzwyczajać się do dawki substancji psychoaktywnych, więc aby poczuć high, osoby uzależnione przyjmują coraz to większe porcje. Tak jest ze wszystkim, z narkotykami, z alkoholem. W życiu dziecka było jeszcze kilka osób, mianowicie jej chrzestny Rafał Mikołajczyk, pseudonim Święty. Był to też przyjaciel jej matki, również uzależniony od heroiny. Partnerką Świętego była Agnieszka G. Nie chcę podawać informacji, czy kobieta również zażywała narkotyki, czy nie, więc po prostu nie będę drążyć tego tematu. Para miała córkę, z którą Karina lubiła spędzać czas. Na potrzeby podcastu nazwę tę dziewczynkę Eliza. Nie chcę podawać prawdziwego imienia tej już dorosłej kobiety, ponieważ szanuję prywatność i spokój tej osoby. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i z tego, co udało mi się dowiedzieć, to również do tej samej klasy. Często Karina nocowała u Elizy. Tam mimo uzależnienia Świętego panował względny spokój. Dziećmi zajmowała się matka mężczyzny, a babcia Elizy, pani Ewa, jak zostało to określone w reportażu Listy Gończe, dawała dzieciom namiastkę normalności. Teraz, dlaczego Karina była uważana za wyszkoloną i była zahukana, wystraszona? Otóż dziewczynka bała się matki, która prowadziła interesy związane ze sprzedażą narkotyków. Funkcjonariusze policji stwierdzili, że dziecko doskonale wiedziało, co ma mówić. Pytana o cokolwiek miała odpowiadać: nie znam, nie wiem, to był wujek, czy mama pracuje w sklepie. Były to typowe odpowiedzi, których nauczyła ją Andzia. Również panowała taka zasada, że Karina nie miała prawa odbierać żadnego telefonu. Dla Anny pracował Rafał Mikołajczyk, który za wykonaną pracę otrzymywał heroinę oraz pieniądze. Kobieta sama nie latała z narkotykami. W tej działalności pomagał jej również ówczesny partner Piotr, czyli Świr. Zatrudniali kilkunastu dealerów i nie tylko z Mokotowa. Zaczęli działać na większym terenie, nierzadko wkraczając już w cudze rewiry, tam gdzie narkotykami handlował już ktoś inny.
Jak wiadomo, takie posunięcie nie spodobało się konkurencji. Po jakimś czasie Świr trafił do więzienia, a jego partnerka kontynuowała działalność. Jak wiadomo, takie interesy prowadzą do kłopotów. Należy pamiętać, że w towarzystwie, w którym są narkotyki, są również pieniądze i rywalizacja. Być może teraz egzekucje czy porachunki gangów zdarzają się tylko w filmach, ale we wczesnych latach 2000 i zapewne jeszcze długo przed nowym tysiącleciem takie sytuacje były dość częste. Świr wyszedł z zakładu karnego najprawdopodobniej 23 grudnia 2002 roku. Nikt nie przeczuwał, że za kilka dni on i jego partnerka Andzia stracą życie. 26 grudnia był mroźny. Zapewne pamiętacie, jakie wtedy były zimy i święta były faktycznie białymi świętami. W ten dzień Andzia odebrała małą Karinę z domu pani Ewy, gdzie ta bawiła się z Elizą. Dziewczynka płakała, nie chciała iść, chciała zostać, bo jak wspomniałam wcześniej, tam było spokojnie, panowała świąteczna atmosfera, było co jeść. Nie przychodził nikt podejrzany, nie awanturował się. Anna jednak była nieugięta, zabrała córkę i udała się z nią do mieszkania na Dąbrowskiego. Położyła się do łóżka, aby odpocząć, Karina bawiła się w swoim pokoju. W domu była cisza, jednak daleko było do rodzinnej, świątecznej atmosfery. Nagle słychać dzwonek, ktoś postanowił odwiedzić Świra i Surmacz. Mężczyzna poszedł otworzyć drzwi i najprawdopodobniej nie zdążył wydusić ani słowa. Padły strzały, wszystkie w głowę mężczyzny. Następnie oprawca wszedł do pokoju, gdzie na łóżku leżała Anna. Do niej również strzelił. Oboje nie mieli żadnych szans. Zginęli na miejscu. Do dziś nie wiadomo, kto zamordował tych dwoje. A także tajemnicą jest to, co stało się z Kariną oraz z Rafałem Mikołajczykiem. Otóż dzień po masakrze Święty zadzwonił do Andzi, ponieważ miał się z nią rozliczyć za narkotyki. Telefon odebrała Karina. Spędziła w mieszkaniu kilkanaście godzin ze zwłokami matki i jej partnera. Po krótkiej rozmowie z Kariną Święty powiedział Agnieszce, swojej partnerce, że musi sprawdzić, co stało się u Andzi. Po kilku godzinach zadzwonił do niej i przekazał, że nie może teraz rozmawiać i później jej wszystko wyjaśni. Od tej pory Rafał Mikołajczyk już się nie odezwał. Nie wiemy, co stało się z nim i z dziewczynką. Jedno jest pewne. Dziecko nie zostało zamordowane 27 grudnia. Albo zabójca ulitował się nad nią, albo po prostu Karina tak dobrze się schowała, że nie została przez niego zauważona. Bliscy, nie mogąc skontaktować się z Andzią oraz Świrem, udali się do ich mieszkania. Dzwonili na domofon, sprawdzali patrząc w okna, czy ktoś jest w środku. Mieli taką możliwość, ponieważ lokal znajdował się na parterze. Niestety nie zauważyli nic, nikt także im nie otwierał. Widoczne były tylko palące się lampki na choince oraz włączone światło. Na początku każdy myślał, że może cała trójka gdzieś wyszła, jednak pani Ewa, matka Świętego, odczuwała jakiś dziwny niepokój. Pod blokiem pojawiała się codziennie, jednak sytuacja powtarzała się za każdym razem. Nikt nie otwierał, widać było zapalone światło i lampki na choince. Niektóre źródła donoszą również, że w mieszkaniu było słychać szczekającego psa. Nadszedł dzień 31 grudnia, Sylwester. Siostra Anny, Małgorzata, posiadała klucze od mieszkania na Dąbrowskiego. Weszła do środka i jej oczom ukazał się makabryczny widok. W przedpokoju przy drzwiach leżały zwłoki Piotra, w salonie zaś było ciało Andzi. Widać było, że atak był gwałtowny. Kobieta podnosiła się z wersalki, nie zdążyła zareagować. Po dziecku nie było jednak żadnego śladu. Śledczy na miejscu nie znaleźli niczego, co mogłoby wskazywać na to, że wobec dziewczynki została użyta przemoc. Tak samo żadnych informacji nie było o Świętym. Sprawdzono, czy nie przebywał w areszcie, ponieważ był poszukiwany listem gończym za handel narkotykami. Jednak tam go po prostu nie było. Stało się jasne, że Święty zabrał Karinę, że zniknęli razem. Szukano ich na dworcach, w szpitalach, okolicznych melinach i domach publicznych. Niestety bez rezultatu. Pani Agnieszka, partnerka Świętego, opowiada, że Andzia zostawiła Karinę u niej w domu na Wigilię. Miała odebrać ją na drugi dzień, jednak się po nią nie zjawiła. Na początku to właśnie Święty był podejrzewany o popełnienie tej zbrodni i o porwanie dziewczynki.
Śledczy wskazali, że Rafał był winny Annie pieniądze za narkotyki, jednak bliscy mężczyzny nie wierzą w taką wersję wydarzeń. Rafał miał partnerkę i dziecko, a z Andzią żył dobrze, pracował dla niej. Na miejscu nie natrafiono na żadne ślady, które można by przypisać do kogokolwiek oprócz gospodarzy. Znaleziono jedynie kilka żółtych łusek po pociskach kalibru 9 mm wystrzelonych z pistoletu CZ. Badania balistyczne wykazały, że tej broni nigdy nie użyto do popełnienia przestępstwa na terenie Polski. Przedstawię teraz informacje, które znalazłam na jednej ze stron o tematyce kryminalnej oraz w książce Urwane ślady Janusza Szostaka. Oczywiście wszystko macie podlinkowane jak zawsze w opisie filmu. Święty zadzwonił do Mołka, żeby mu pomógł ukryć dziecko, twierdzi osoba z gangu Mokotowskiego. Więc tak mu pomogli, że nie ma już ani jego, ani dzieciaka. Marcin S., pseudonim Mołek, dostarczał Andzi narkotyki. Kilka lat później zasilił gang obcinaczy palców. W grudniu 2017 roku został prawomocnie skazany na 15 lat więzienia za próbę zabójstwa podczas napadu. Przyznał on śledczym, że telefonował do Andzi, bo chciał się skontaktować ze Świrem. Jak twierdzi, nie mógł się do niej dodzwonić. Utrzymuje też, że nic nie wie na temat zabójstwa, a tym bardziej o losach Kariny i Świętego. Policja przypuszcza, że Mołek wie znacznie więcej niż mówi i tą wiedzą nie ma zamiaru się z nikim podzielić. Ponoć widziano go w tym czasie w pobliżu domu Andzi. Co zastanawiające, miał być w towarzystwie jej dawnego kochanka Oskara. Jednak brakuje jakichkolwiek dowodów na udział w zbrodni tych dwóch członków gangu. Jan Fabiańczyk, pseudonim Miami, były funkcjonariusz stołecznej policji, na temat tej sprawy wypowiada się następująco. Słyszałem, że Świętego torturowali przed śmiercią, żeby im powiedział, gdzie ukrył Karinę. Prawdopodobnie zdołał ją wywieźć do Krzyśka z Grodziska Mazowieckiego, o którym mówiło się, że jest biologicznym ojcem dziewczynki. Krzyśkowi udało się gdzieś ukryć Karinkę, ale Święty wygadał się Mokotowskim, że potrzebuje pomocy i pieniędzy, no i go dorwali. Jednak nie znaleźli małej i nie dorwali Krzyśka. Odmiennego zdania jest jeden z byłych mokotowskich gangsterów. Zakopali Karinkę. Był z tym spory problem, bo ziemia była zamarznięta. Zrobili to gdzieś w pobliżu Otwocka. Zakopali ich ze Świętym. Taki Oskar zamordował ich oboje, bo zakochał się w tej Ance. On był jebnięty. Jak kogoś złapał, to mało nie udusił. Mówię mu, zostaw, bo go udusisz. A on na to, że nikt mu nie mówił, że ma nie dusić. Zabijanie dzieci to kurestwo. Gdy Andrzej H., pseudonim Korek, boss gangu Mokotowskiego, dowiedział się, to był mocno wkurwiony. Jednak było za późno, żeby to odkręcić. Śledztwo prowadzono intensywnie, ale nieco chaotycznie. Do poszukiwania dziecka nie powołano żadnej specgrupy, która byłaby w stanie rozwikłać zagadkę tej zbrodni. Śledczy, mimo że przypuszczali, że za zniknięciem dziecka mogą stać Mokotowscy, nie przycisnęli odpowiednio żadnego z gangsterów. Co prawda przeszukano domy niemal wszystkich osób powiązanych ze środowiskiem mokotowskich dealerów i narkomanów, przesłuchano też kilkadziesiąt osób, sprawdzono noclegownie i agencje towarzyskie, nie dało to jednak żadnego rezultatu. Pojawiały się też informacje, że Świętego i Karinę widziano na Grochowie oraz w tramwaju linii numer 4. Był jeszcze inny sygnał. Karina była widziana niedaleko dworca Wileńskiego. Szła z mężczyzną, do którego naprzemiennie zwracała się tato bądź wujku. Święty miał się też zjawić w jednym z krakowskich ośrodków pomocy społecznej. Takich informacji w początkowej fazie śledztwa było dużo. Pojawiały się zwykle po publikacji w mediach komunikatów o zaginionych. Sprawdzano każdy sygnał, bez efektów. 30 stycznia 2004 roku prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy zabójstwa. W uzasadnieniu umorzenia stwierdzono: pilnego ustalenia wymagają dalsze losy Kariny. Być może jest przetrzymywana przez sprawcę zabójstwa bądź inne osoby. Być może nie żyje. Niewykluczone, że Rafał Mikołajczyk spotkał się z Kariną, a ich losy są ze sobą ściśle związane. Na obecnym etapie śledztwa wyczerpano możliwości dowodowe w sprawie. Z tego powodu postępowanie umorzono.
Podjęcie takiej decyzji w żaden sposób nie będzie ograniczało dopuszczalności wykonywania dalszych czynności procesowych w sprawie. W przypadku ujawnienia nowych istotnych okoliczności, śledztwo zostanie podjęte i kontynuowane. Śledczy mieli w tej sprawie trzy tropy. Zakładali, że dziewczynkę przetrzymują mordercy jej matki. Kolejna wersja to historia o gangsterze o dobrym sercu, który wywiózł z miejsca zbrodni dziewczynkę będącą świadkiem śmierci swojej matki i jej partnera. Jest jednak mało prawdopodobne, by Święty podołał organizacyjnie i finansowo takiemu zadaniu. Praktycznie wszystkie zarobione pieniądze wydawał na narkotyki, od których był uzależniony. Ukrywając się, musiałby codziennie zapewnić sobie działkę heroiny. Nie byłby w stanie tego zrobić. Śledczy nie przekreślają jednak tej wersji. By sprowadzić policję na fałszywy trop, uspokoić, co pewien czas rozpuszczane były informacje, że Rafał i Karina żyją w bezpiecznej kryjówce. Krążyły plotki, że Rafał i Karina żyją i mają się dobrze i że aktualnie przebywają w Kanadzie. Anna P., znajoma biologicznego ojca Karinki, także słyszała, że Święty i Karina żyją i są w Hiszpanii. Jeśli tak by było, to ktoś jeszcze musiałby pomagać Świętemu, gdyż on sam nie miał żadnych pieniędzy. W książce Urwane ślady Janusza Szostaka możemy też przeczytać, że być może ktoś taki rzeczywiście się znalazł. Rozmówca pana Szostaka, związany przed laty z Pruszkowem, twierdzi, że Święty przyjaźnił się z Krzyśkiem S. z Grodziska Mazowieckiego. Krzysiek rozprowadzał dla nas narkotyki, handlował też ze Świętym i Andzią. Mówiło się, że ta Karinka to tak naprawdę córka Krzyśka. Ponoć Święty chciał się spotkać z Krzyśkiem, by ten dał mu namiar na pewnego pasera, który zmieniał ludziom tożsamość. Chciał papiery dla trzech osób. Prawdopodobnie zamierzali uciec z Polski. Rafał własnych pieniędzy nie miał, ale jeśli jest prawdą, że Krzysiek był ojcem małej, to on mógł zorganizować jakieś środki. Tym bardziej, że i on zniknął w podobnym czasie. Do dziś go nikt nie widział. Odmiennego zdania jest Arek, wówczas związany z Mokotowem. Nie zdążyliby tak szybko uciec. Mokotowscy znali kryjówki Świętego. Jeśli skontaktował się z nimi, szukając pomocy, to od razu wydał wyrok na siebie i dziecko. W końcu to Mokotów zdecydował o odpaleniu Andzi i Świra, nikt inny. Zaczęli zagrażać swoją pozycją mocniejszym od nich. Za bardzo się rozpychali. Według tego, co przeczytałam w książce Szostaka, dużo wskazuje na to, że Rafał Mikołajczyk i Karina Surmacz nie żyją. Dziewczynka jest prawdopodobnie najmłodszą ofiarą gangsterskich porachunków w Polsce. Było prawdopodobnie tak, że po wyjściu z mieszkania na Dąbrowskiego wpadli prosto na zabójców. Święty, widząc, co się stało z Andzią i Świrem, zadzwonił do kogoś z Mokotowskich. Wówczas zapewne nie przypuszczał, że to właśnie oni stoją za tą zbrodnią. Nieświadomie zwrócił się o pomoc do zabójców Anny i Piotra, a ci wkrótce wrócili na miejsce zbrodni. W książce Urwane ślady możemy przeczytać wizję jednego z jasnowidzów, który nie podał swojego imienia i nazwiska, bo jak twierdzi autor książki, bał się o swoje bezpieczeństwo. Pozwólcie, że wam przeczytam tę wizję. To dziecko nie żyje. Ja widzę jej buzię i jak jej ktoś coś daje do picia i przykłada do ust. Później ona zasypia. Robi się bezwładna. Nie była sama. Koło niej jest gość ubrany na czarno. Widzę koło nich dwojga. Ludzi dwóch. Trzech i dół. A raczej dziurę. Dziurę w ziemi zasłoniętą deklem jakimś. Aż mnie ciarki przechodzą. To nie studnia. To coś, co jest w ziemi i pokrywa, się otwiera. To jakiś szambo na czyjejś posesji. Ładny, duży dom, zadbane podwórko. Pachniało jakby chlorem z szamba. Wszyscy wokół to czuli. Tam pachniało chlorem i wapnem. Widzę worek z czymś w środku i coś jest sypane do tej dziury. Tam w dole jest więcej ciał, ale ich nie ma. Fizycznie ich tam nie ma. Są rozpuszczeni. Ten gość ubrany na czarno dostał wcześniej coś w strzykawce. Jezu, ale mnie trzepie. Jedno mnie męczy. Oni mieli obcięte głowy? Temu dziecku chodzi szyja cała, ale ona nie czuje, śpi, jest bezwładna. Ten mężczyzna to był dla niej taki dobry wujek. Tak mi mówi. To jakaś zdrada była.
Ten wujek miał do kogoś zaufanie, ale się zawiódł na kimś i skończył jak skończył. Nie ma świadków, sprawy nie było. W takich sytuacjach nie ma zmiłuj się. Przyjechali po nich czarnym autem. Oni nie mogli sobie pozwolić, aby to dziecko zostało żywe. Smutne, straszne. Nie ma słów, aby to opisać. Jedno tylko jest w tej sprawie humanitarne, że dziecko nie cierpiało. Było bezwładne. Były też informacje, że dziewczynka trafiła do jakiegoś burdelu, ale nie była wykorzystywana seksualnie. Tylko się nią tam po prostu zaopiekowano i wychowywano ją po zabiciu jej matki. Jan Miami Fabiańczyk również wypowiada się, co ewentualnie mogło spotkać siedmiolatkę. Faktem jest, że Krzysiek, prawdopodobnie biologiczny ojciec dziecka, przepadł w tym samym czasie co Karina oraz Rafał i nie ma go do dziś. Zawsze jestem optymistą, myślę zatem, że to prawdopodobna wersja. Krzysiek z małą mógł gdzieś wyjechać i skutecznie się ukryć. O ile wiem, miał rodzinę we Włoszech. Zniknął, przepadł z Kariną. Być może to wystarczyło zabójcom Andzi, Świra i Świętego i odpuścili sobie poszukiwania. Tym bardziej, że Krzysiek i Karina pewnie wiedzą, co stało się ze Świętym i nie mają ochoty wracać do Polski. Tak mi podpowiada mój psi nos po tylu latach pracy w policji. Moim zdaniem są osoby, które doskonale wiedzą, kto zamordował Annę Surmacz i Świra. Te same osoby zapewne wiedzą, co stało się z Rafałem i Kariną. Być może to, że wspomniany Krzysztof był biologicznym ojcem dziewczynki, jest prawdą. Czy wtedy faktycznie mogłoby być tak, że mężczyzna uciekł wraz z córką i Świętym? Szczerze, bardzo bym chciała, aby ta historia miała takie zakończenie. Czy jednak po tak długim czasie dorosła już 28-letnia kobieta nie odezwałaby się do swojej rodziny? Nie dałaby znaku życia? Jeżeli żyje, może się bać o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich bliskich i woli milczeć. Albo wręcz przeciwnie, przekazała rodzinie informacje o swoim losie, a oni z obawy o swoje życie i życie Kariny nie mówią nic? Takich pytań jest mnóstwo, jednak na prawie żadne nie można uzyskać odpowiedzi. W książce Szostaka przeważająca jest narracja, że Karina i Święty nie żyją, że zostali zamordowani, a ich ciała zostały gdzieś dokładnie ukryte. Uważam też, że Rafał nie zrobiłby krzywdy dziecku. Z całą pewnością chciał dziewczynkę ochronić. Z informacji, do jakich udało mi się dotrzeć, wynika, że związek Anny Surmacz ze Świrem nie był pełny miłości. Był to raczej związek patologiczny, oparty na przemocy. Kiedyś Świr rozlał piwo na podłogę i kazał je zlizywać swojej partnerce. Innego razu podał Karinie jakiś narkotyk, więc jej ojciec chrzestny Rafał zabrał ją na parę dni do siebie. Z listów gończych dowiadujemy się też, że wszyscy wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje, ale nikt nie reagował. Być może ze strachu albo z obojętności. Myślę też, że służby doskonale wiedziały, co się dzieje na Mokotowie. Z pewnych źródeł wiem, że wówczas policja współpracowała z gangsterami. Mieli za to bardzo duże pieniądze. Przestępcy dzielili się swoim utargiem. Korupcja w tamtym czasie była na porządku dziennym. Dziś też możemy zauważyć to zjawisko, jednak jest ono zdecydowanie rzadsze. Sprawcy bądź sprawca podwójnego zabójstwa do dziś pozostają niewykryci. W bazie osób zaginionych możemy odszukać Karinę Surmacz i Rafała Mikołajczyka. Jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie tam i udostępnijcie. Nic was to nie kosztuje, a nagłaśnianie takich spraw jest bardzo ważne. Po latach wiele spraw znajduje swoje rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że i tym razem dowiemy się, kto stoi za zabójstwem kobiety i mężczyzny z Mokotowa oraz co wydarzyło się z siedmiolatką i jej chrzestnym. A wy jakie macie przypuszczenia na temat tego, co się mogło wydarzyć? Może ktoś z was mieszkał w tamtym czasie w pobliżu i wie, co się wtedy na ten temat mówiło? A może ktoś znał Karinę osobiście i może nam coś więcej o niej powiedzieć? Zapraszam do udzielania się w komentarzach. Bardzo zależy mi na tym, aby mój kanał się rozwinął. Staram się przygotowywać materiały coraz lepiej. Dużo jeszcze przede mną, a wiele rzeczy muszę się nauczyć. Pierwsze nagrania są słabe, jednak nie będę ich nagrywać na nowo, nie będę ich poprawiać, przynajmniej nie teraz. Myślę, że liczy się wartość merytoryczna. Nad dźwiękiem oraz dykcją pracuję cały czas.
Proszę więc o wsparcie w postaci łapek w górę, subskrypcji czy komentarza zawierającego konstruktywną krytykę. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Jest to jedna z takich spraw, która pozostaje w głowie na długo. Życzę Wam dużo zdrowia i bezpieczeństwa. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.